Cześć, witajcie w Gameciku z Farming Simulator 2022 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odcinek numer 5 prawdopodobnie i właśnie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się misjami, właśnie tą misją. Także pożycz przedmioty. Także ja już się tepnę od razu tam i jesteśmy w klasie. Tak, tego klasa w ogóle jeszcze nie widziałem w farmingu i jest baja. Mamy tutaj chwasty, więc kupimy od razu sobie może nie to, tylko palety, środek chwastobójczy. Kupimy chyba z dwa, może co? Po dwa, to trzy nawet, dobra. Zobaczymy. Znaczy też wydaje mi się, że w miarę szybko nam to pójdzie i pewnie pojedziemy na kolejną misję. Właśnie ty. Ja bym zapełnił go. Czekajcie, teraz musimy dobrze podjechać. Tak, to są teraz sekcje ogólnie. Czekajcie, czy ja nie mam... to chyba się pierwszy otwiera, tak? Czy... Czekajcie, dobra. Mniej szerokość roboczą, Ctrl Z. Rozłóż. Czekajcie, ty, właśnie, bo ja w tamtym odcinku też nie mogłem. I trzeba zobaczyć przypisanie klawiszy. Napełnij coś, czekaj. Kierowanie, tu mamy tak, pojazd. Funkcja zmień nasiono. Wyładuj na ziemię. Funkcja włącz, wyłącz narzędzie. Przełącz stronę wyładunku, wyładuj. Skręć dyszel w lewo. Podnieś dyszel, opuść dyszel. Włącz, wyłącz narzędzie, nie. Pełniało się zawsze na I albo R. Coś tu nie tak. Zmiana dawki pryskiwaczu. Ramienie, wysuń ramienie, dźwig, obiekt, gra, kamera, sprzęgło, czekaj. Pojazd ładować czołowy. Wysuń wał, czekajcie, no kurde, jak to by załadować można było. Ta gra też widzę, że ma pewne mankamenty i to taki ewidentny. Miej szerokość roboczą, rozłóż. No i co zmieni, że jak rozłożyć? Mamy 3 minuty misji, a... No, potężny ten opryskiwacz. I, O, L. Tu oni przejeżdżać mogą? Czekajcie, aż się posprawdzam. Nie no, tak to na pewno nie. I, M, N. V, C to nie, X. A tutaj X. Czekajcie, no aż muszę posprawdzać wszystko, całą klawiszologię. Ty, no jak to napełnić teraz? Hit jakiś. Ty, no co jest z tą grą? Ja nie mogę napełnić opryskiwacza ani nic, no to jest jakiś hit. Dobra, wiecie co? Sobie wezmę inną misję. Na szybko, żeby tutaj nie było żadnego faila. Choć już i tak jest. No dobra, wejdźmy sobie. Nawożenie może nie, opryskiwanie, co mamy tu jeszcze? Rasowanie, zbiór plonów. Właśnie, tutaj też jest taki średni wybór tych misji. No kurde, no. Czemu mi tego napełnić nie chce? Może go włączyć trzeba, nie? No nie da się. Złożymy go.
No jakby to było? Wydaje mi się, że u kogoś widziałem, że normalnie ten. Dobra, wiecie co? Ja szybko się po masejka tepnę. O. O, niech tutaj cały osprzęt podłączy i to podniesiemy, no zobaczymy. Trzeba to też ogarnąć, może niektórym, któremuś z wam z was pomogę to ogarnąć. 5,5 minuty. Odcinek leci, a ja nie mam tego ogarnięte. No także słabo bym powiedział trochę. Kurde, że mi się też tę misję zachciało teraz robić. W tym odcinku najprawdopodobniej te żniwa będą. Też się możecie nastawić, że zrobimy żniwa, bo też kupimy pola. Także trochę tych żniw też będzie. Także no. Zobaczymy. Kurde, coś mnie z oczami się dzieje. Dobra. Zobaczymy, no podniesiemy to. Może to się da jakoś ładować. Czekajcie, może nie tak. Może to środkowe będzie lepiej, optymalniej. Dobra. No nie wierzę, że wszystko by było. Wszystko by trzeba było napełniać. Opuść. Odłącz. Nie no, nie da się chyba tego inaczej no napełnić. No jak? Korka nie no. No korek jest tu niby. Nie no, chuj wie. No kurwa. Czekajcie, no muszę to ogarnąć, ty. Tu się nam robi problem mały. No nie chciałbym takich problemów. No, pojazd, praca, wysuń. Przełącz. Aktywuj prawe, zmiana dawki. No i co, mamy co tu. No i co? No tutaj nic interaktywnego nie jest. Zatrudnij, zwolnij, zmień wał, wyładuj, złóż wszystkie, włącz wszystkie narzędzia, opuść, zmień nasiono, lewy shift i Y. Lewy shift i Y i tutaj nic nie zmienia. To bym się też domyślił. Wał, wysuń wał, wyładuj wszystkie narzędzia, włącz wszystkie narzędzia. Wyładuj na ziemię, przełącz pokos słomy. Zmień nasiono. Zmień nasiono. Y, funkcje. B, X, Y, Z. B oczywiście nie, no. Tyle, opuść. Zmień rozmiar pedi, no to też możemy. Odepnij, przełącz stronę wyładunku, wyładuj. Wybierz poprzednie narzędzie, odłącz. Przyłącz, oddal wigon, przybliż, wysiądź, opuść dyszel, obróć, opuść zaczep hydrauliczny, pogłaszcz, aktywuj. No kurwa, co jest? Coś tu nie działa. Klakson, włącz, przełącz sterowanie, zmień kierunek. Kurde, 10 minut. Podnośnikiem zwiększ odległość osi. Chuj ty. Długo wie, o co tu chodzi. Nie jest w ogóle tempo, a tu jest tempo mocny. Nie no, ty, nie wiem co mam tu zrobić. Ewidentnie coś tu jest nie tak. Nie wiem, czy coś się w grze zbugowało, czy cokolwiek. Weźmiemy sobie po prostu drugą misję.
Nie może tak, tylko tak. Jak to miało wyglądać? Nawożenie może nie, kultywatorowanie. Mamy, więc wziąłbym po prostu tego John Deere'a, przejechał się na pole. Mamy tutaj na 11 numer 11, gdzie one jest? Kurde, trochę daleko. Dobra, przejdziemy się. Gdzie jest ten John Deere'ek? Spalimy takiego John Deere'a. Zrobimy tą misję i tyle. Ona też chyba tutaj za długa nie jest. Trochę nam się odcinek wydłużył, niestety. Mam tą misję niestety, ale będzie trzeba chyba anulować. Dobra, i teraz też jak my byśmy mogli tu pojechać? Czekajcie, wezmę sobie ten pogląd mapy. Czyli stąd można by było, tu pojedziemy, tu skręcimy, no i tu jakoś dojedziemy. Dobra. Wchodzimy gumę. Koguciki włączymy. No niestety, fajna by była misja z opryskiwania. Nie wyszła i będziemy kultywatorować. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Mamy 11 minut odcinka. Także no, misję, pierwsza część taka średnia bym powiedział z misji. Także no. Zobaczymy. No, ogólnie jest pierwsza nocy, a ja mam trzeci odcinek dopiero nagrany. Jeszcze dzisiaj render tego musi polecieć. O Jezu, tutaj widzę już dzisiaj trochę czasu będzie. Za 7 godzin ma być pierwszy odcinek, on nawet nie jest wyrenderowany ani nic, więc optymalnie bym powiedział. Typowo, tak. Tak na mój kanał. Bardzo fajnie to wygląda w sumie na mapie. Wszystko. Dobra, tutaj będzie trzeba gdzieś. Nie tu dalej jeszcze. Tutaj będziemy musieli przy autostradzie. Pierwszy raz tutaj jadę. Także no. Zobaczymy też, jak to się będzie łączyć wszystko. Dobra, no i tutaj mamy tą autostradę ala. I tyle. Taki kurde Gold Cresswalley, nie? Trochę ta dróżka. Dobra. Miejmy pas i tutaj mamy skręcić, tak? Tak, tu będziemy skręcać i tutaj musimy w prawo odbić od razu. Dobra. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Do pola numer 11 pojedziemy. Taki mostek tu jest, dobra. Ale to jakieś kwadraciki mi się wyświetlają. I kurde, aż jestem ciekaw, co w tych kwadracikach jest. Czy są serio te może kasetki są ty? Chyba o to chodzi. To też by był spoko odcinek nawet. Z tego zobaczymy. Dobra, także my tu musimy na to pole wjechać. No, wydaje mi się, że ta misja może trochę nam zająć czasu. Dobra, jak widzicie, tutaj też jest w tym farmingu inna tekstura tego. To jest kultywatorowania i wszystkiego, także może być trochę inaczej. No, jest taka fajna, spoko. No widzicie, to jest kultywatorowane, no i ogólnie to jeszcze by trzeba było, jakbyśmy talerzówką przejechali, to by chyba zniknęło. Jakoś to jest tutaj tak rozwiązane. I ta misja nam trochę zajmie, mi się wydaje. No, dzisiaj może być to najdłuższy odcinek w serii. 25 minut pewnie wyjdzie. Mi się wydaje. Dobra. Dobra, ja bym się tu też przeciął. Tak w miarę, dobra, to byśmy się przecięli, żeby wiecie, w miarę spoko by się jeździło nam. Fajny nawet agregat, fajny zestawik. Także misję pierwsza część, no tak widzicie, 10 minut sobie straciliśmy na sklepie. Trochę też tak średnio bym powiedział. Misje nam wyszły. Także no.
Zobaczymy, jak to nam dalej pójdzie. Pierwsza, kurde, ile tu roboty jeszcze. No. Co pomyślę, że jeszcze tyle do roboty tutaj jest. W sensie, no ogólnie, że jakby dzisiaj dla was i dla mnie już dzisiaj jeszcze 6 odcinków do wstawienia. To potężnie, potężnie. Dużo mam na późniejszą godzinę, nie? Miał na 8, to na pewno bym spać nie poszedł, a tak pewnie się zdrzemnę. Chwilę. Strzela jakąś kimę. Czytam Szekspira i nie tylko. Dostałem osiągnięcie. O kurde. Pierwsze osiągnięcie odblokowane w gierce, także optymalnie bym powiedział. Fajnie, spoko. Także no, dobra. Gdy to w ogóle mam zapalone? Miałem zapalone, no teraz kręcą się. Tak średnio w tym farmingu jakoś te koguty widać. Dobra, bo jakiegoś tu omijaka dużego robię, a to tak nie może wyglądać. Czekajcie, tu też jest, powinienem się ładować postęp misji od razu. Gra oczywiście się zapisuje. 23%, także no tutaj ale optymalnie się to ładuje. Leci to, no to już nie mam co gadać na tych odcinkach już, bo się praktycznie wszystko wygadałem, co możliwe. Także no, słabo, ale mnie skurcze w nogę padną. Hit jakiś. O, ła. Czekajcie, aż se przybliżę się. No, kurde, skurcze mnie mocno łapią. Dobra. Kurde mać. W ogóle czasu jeszcze nie przyspieszałem. Więc ogólnie optymalnie bym powiedział, spoko. No też średnio wydaje mi się, że na tych misjach można zarobić. Czy ja też mam trudności na trudne, więc to też jest tak, no. Będzie bardzo mało do zarobienia na tych misjach. Nie wiem, czy jeszcze, że dałby mi kary nie wywali, że tam tej misji nie zrobię. Choć będę ją pewnie tam rozkminiał poza odcinkiem. Nie wiem kiedy. No pewnie po tym odcinku zaraz będę chciał żniwa nagrać. Także no. Zobaczymy, jak to też pójdzie. Także no. Wydaje mi się, że będzie spoczko. Przede wszystkim. Także tutaj częstotliwość odcinków będzie bardzo spora w tym tygodniu. Teraz sobie też wydaje mi się, że będą się tamte odcinki wstawiać, to sobie grafik do końca tygodnia zrobię filmów, żeby to wszystko w miarę miało ręce i nogi. Że pewnie dzisiaj jeszcze live'a zrobię. A no dzisiaj we wtorek, no i wtedy bym piątek, sobota, niedziela postreamował. No piątek pewnie wieczór. I to pewnie jakąś chwilkę tylko. Sobota też będzie, wydaje mi się, no gdzieś tam pewnie od 15-16 bym postreamował, gdzieś do 20, żeby nie za długo. Także no i zobaczymy, jak to pójdzie. Wszystko nam wyjdzie. Także no. Zobaczymy. No tutaj kieruneczki się składnie, pięknie chodzi w tym John Deere. 20 minut mamy też. No dali nam coś takie pole, no. Ja wam tych misji nie wiem, czy do końca będzie się opłacać. Ogólnie
Będzie ciężko na tej serii, coś mi się wydaje, potem z hajsem, bo teraz jeszcze, wiecie, jest fantazja. Mamy kredyt, ale potem ten kredyt będzie trzeba spłacić i mogą być lata biedy. Że no, nie mówmy hop. I mi się ten kredyt będzie trzeba dobrze zainwestować. Tylko jakieś pola się przydadzą, wiadomo, trzy pola. Też te seasonsy trochę mogą... Te seasonsy będą trochę mieszać pewnie. Nie wiem jak z odśnieżaniem, czy będzie można odśnieżać w zimę. W sensie i za to kasę dostawać, czy jak, na jakiej zasadzie to będzie wyglądać. Wszystko. Wiecie, odśnieżać samym dla siebie to jakoś tam jeden sezon można zrobić. To pewnie będzie wtedy w okres świąteczny, a poza tym to tak średnio bym powiedział. Żeby to wszystko szło razem w parze, więc no też sobie kliknąłbym ile mam. Pierwsza 13, zobaczcie, 3 godziny dopiero w farmingu. No to już jest czwarta praktycznie, więc no zaraz ta czwarta wbije pewnie. No mało, mało jakoś, optymalnie rzecz biorąc. No, pewnie dzisiaj trochę tych godzin wleci. Ale zobaczymy jak to będzie też wyglądać. Także no, jeszcze na pewno po tym odcinku trzeba będzie... Po tym odcinku nagram następny, puszczę pewnie Renderers 2 filmy, render pójdzie przez ten czas, bo będę dzisiaj jeszcze Ryzena muszę nagrać, Ryzena. No także jest, kurde, robotaju. Mocno będzie tutaj trzeba popracować. No właśnie tam jeszcze majstrowałem, żeby ten monitor odłączyć jak przed drugim odcinkiem nagrywają, żeby ten drugi monitor, ale w ogóle nie widzę teraz nagrywania bez drugiego monitora, bo na nim mam w sumie wszystko mi się tu wyświetla, co jest mi potrzebne, że tu się ładnie nagrywa, że tutaj jest audio się nagrywa, że wszystko tutaj w miarę się jakby no pokrywa, a nie jak no tak, to praktycznie nie mam na nic podglądu. No trochę przypał, wiadomo, żeby mi się przydał właśnie lepszy komputerek, ten pójdzie wtedy do montowania, na tym będę właśnie montował wszystko będzie składane, wiecie, jakby przez ten czas jak ten bym nagrywał, no to już by były dwa wyrenderowane, już by się pewnie wstawiały i bym bardzo dużo czasu zaoszczędził, więc no pewnie tyle będzie, nie? Będzie szybko szło, ale też planuję pewne rzeczy, o których jeszcze nie będę mówił. Także no. Tyle bym powiedział. Tempomat ładnie działa. 57%. Ty on tu jedzie dalej? Jedzie. 57% mamy, więc no. Trochę będzie długi odcinek. Ten jest w sumie wychodzi o 14, także. Już będę przed jakby ostatnią lekcję miał. Kurde no. Ale już bym się szczerze położył spać, nie? Bo dzisiaj jeszcze trening był i wszystko. A idź paściu. Mówię, trochę będzie, trochę rzeczy jest. No to do zrobienia. Także no. Dobra. Podniesiemy. Muszę na jutro do szkoły spakować. Kurde, roboty, a roboty. Także no, będzie mocna sprawa. Jedną misję zrobimy. Zarobimy na tym tisiaka. A odcinek będzie miał 30 minut. Także no, mocny odcinek, bym powiedział. No, tu chyba kierownicę w tym rządzie się zmienili ogólnie. Tak, bo on miał taką. Nie, on miał chyba taką samą, tylko tu w ogóle inaczej ten kokpit, inaczej kamera była chyba ustawiona. Coś mi się zdaje. W tym jelonku. No jest różnica tutaj, zaraz jak to skończymy, to. To zaraz już końcówka tej misji. 30 minut pewnie gdzieś wyjdzie z tego odcinka. Tak, gdzie, także no.
Lecimy. Kurde, no, dzisiaj ciemno widzę to spanie moje. Gdzieś 8:30 bym mógł wstać. Było spoko. Pójdę pewnie gdzieś 4:00, wydaje mi się, spać. Plus minus, nawet może później trochę, 4:30 nawet. Kurde. Ciemno, ciemno to widzę. Czy jest możliwe, żebym to tylko wstawił? Już bym leżał pewnie, będę sobie pewnie leżał w łóżku, jak to się będzie wszystko wstawiać. To też jest bardzo dobry pomysł. Wiecie, tutaj wszystko, no bo jeszcze, wiecie, teraz potem nagram jeden, pójdzie render dwóch. Przez ten czas, jak będę Ryzeny nagrywał, to właśnie się będą te dwa wstawiać. Ale mi, kurde, ciągnik. Myślałem, że już powietrze wywali go. No, jest dobry pomysł tutaj. Czas się by dwa wstawiły, ja bym te dwa już wstawił do publikacji. I potem, jakbym te ustawiał do publikacji, to bym render już tylko puszczał. Wiecie, jeden by się wyrenderował, by był od razu wstawiany. I byśmy tutaj jakoś kręcili. Oczywiście chyba całego pola pewnie nie musimy zrobić. To pewnie zostało tak, jak było w 19 i w 17. Tylko że w 17 trochę inaczej te misje wyglądały. Gdzie no, będzie różnica mała. 76%, kurde mać. Ale te nowe dźwięki dodali, powiem wam, jest duża różnica w tym wszystkim. Zresztą niedługo będę musiał wymienić tą pastę termoprzewodzącą na procesorze, bo tam już na pewno się grube rzeczy dzieją, imba tam jest. Będę pewnie musiał zmieniać gdzieś co pół roku, jak będzie dużo filmów wstawianych. Także no, zobaczymy też, jak to będzie nam szło. Wszystko dobra, 27 minut, no tak jak mówiłem, wyjdzie z 30, 79% zostanie nam 20, więc no to już w miarę szybko pójdzie, jak nie będzie trzeba nigdzie przejeżdżać, tylko raz przy razie praktycznie. Choć i tak chyba naokoło pojedziemy, tak będziemy do środka tutaj wszystko zrobić. Także no, 52 motogodziny. Jeszcze widziałem w sumie tą promocję, bo teraz są jakby te używane maszyny, no i był niby ten Deutschwar, ale ten Deutschwar niezbyt mi tam pasowało wszystko w nim, więc no tak średnio bym powiedział. Tak średnio. To wszystko tam pasuje do siebie. Także no, dobra. Się okaże wszystko. Czy to będzie opłacalne ogólnie? No na pewno nie, bo 81 tysięcy za takiego doćwara, gdzie praktycznie trzeba dużo rzeczy tam w nim zrobić. To też nie jest zbyt dobra suma, wydaje mi się. Trzeba będzie go od... On chyba z 200 koła na pewno kosztuje. Więc no... Co tam jeszcze była? Prasa? Poza prasą coś jeszcze, no parę rzeczy było, ale nie kojarzę nawet, co tam było. To nie było nic istotnego, bym powiedział. Kurde, te ptaki da się jakoś wyłączyć, bo są moim zdaniem niepotrzebne, a wydaje mi się, że trochę lagi robią. Tu się trochę FPS-y żrą. Kurde, widać, że jest wersja taka, no... Jeszcze nie po aktualizacji żadnej ani nic, bo tutaj pewne rzeczy się jeszcze takie dzieją, gdzie nie powinny się dziać. Aktualizacja pewnie wyjdzie w piątek, bądź co bądź. Że niezbyt szybko. Także no, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. 94%. No, kurde, pewnie jeszcze
Stąd dojedziemy z powrotem, jeszcze pewnie do połowy dolecimy. Także no. Nie wiem, czy ktoś coś ode mnie. Aha, w ogóle telefon mam wyjebany tam na drugą. Telefonu nie dotykałem przez dłuższą chwilę. Nawet bym powiedział 6 godzin. Więc no, wypadałoby poklikać tutaj. Albo pewnie 300 osób ode mnie coś chciało. Zobaczcie, co ten John Deere w ogóle wyprawia tutaj. Nie? O. Na pewno coś tam mocne rzeczy się na grupie działy. Chłopaki dużo rzeczy wysyłały. Dobra, czekajcie, od razu telefon wyciszyłbym. Bo mi się ogólnie byłem na Orliku i telefon się rozładował pod względem. No. Było strasznie zimno. I chyba przez to się wyładował. 99% dalej. Halomany. Misja mogłabyś się jest. Wzajemna pomoc. Dostałem osiągnięcie. Misja skończona. Odbierz kasę 600 zeta. Także zajebiście. Także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa.